80 lat temu, listopad 1918 roku, dobiega końca pierwsza wojna światowa. Ostatni paroksyzm nienawiści, śmierci i zniszczenia. Przez 4 lata trwały walki na lądzie, w powietrzu i na morzu. Miliony zabitych i miliardowe zyski dla międzynarodowego kapitału. Ale jest już na świecie jeden kraj, który nie pozwoli się wyzyskiwać i rabować, który walczy o wolność i sprawiedliwość społeczną nie tylko dla siebie, ale i dla wszystkich innych narodów. Przed rokiem zwyciężyła w Rosji rewolucja bolszewicka, wskazując drogę masom proletariackim w całej Europie. Przeciwko wojnie, przeciwko reakcyjnej monarchii pruskiej i kapitalizmowi występują robotnicy niemieccy. W Berlinie przemawia Karol Liebknecht. Za kilka miesięcy zostanie zamordowany przez nacjonalistów krwawo tłumiących rewolucję. 11 listopada. Przez świat idzie wieść o zakończeniu wojny. Już w roku 1917 Rada Komisarzy Ludowych oznajmia wolność i prawo do samostanowienia narodom, które Rosja carska trzymała w jarzmie bezwzględnego ucisku. Unieważnione zostały wszystkie pakty i umowy między zaborcami. Po 100 latach Polska odzyskuje niepodległość. Jaka to będzie Polska? Dla wszystkich czy tylko dla wybranych? Społeczeństwo polskie wita w legionistach Piłsudskiego pierwszych po latach polskich żołnierzy. Spełniły się marzenia wielu pokoleń patriotów. Ale nie spełniły się marzenia wielu pokoleń rewolucjonistów walczących o sprawiedliwość społeczną. W wolnej Polsce ziemia nadal pozostaje w rękach obszarników, fabryki są nadal własnością kapitalistów. Na czele walczącej klasy robotniczej stanęła Komunistyczna Partia Polski. Już pierwsze miesiące niepodległości przyniosły zaostrzenie się konfliktów społecznych i politycznych. Podczas kampanii wyborczej do pierwszego Sejmu przeciwko lewicy wystąpiła endecja i inne ugrupowania zachowawcze, zdobywając następnie większość w parlamencie. Był jednak jeszcze inny partner do objęcia władzy, który na razie nie odsłonił wszystkich swych kart. Miał w ręku silny atut – armię. Józef Piłsudski, pierwszy naczelnik państwa, były bojowiec socjalista, ujawnia się jednak już teraz jako polityk zachowawczy, wróg lewicy, obrońca dawnego porządku społecznego. Klasa robotnicza naszego kraju wkracza na długą, trudną drogę walki o Polskę ludową, Polskę socjalistyczną. W Domu Kultury Radzieckiej w Warszawie koncert laureatów Zielonogórskiego Festiwalu Piosenki. I starej mantyjo tak akuratna zaszyła. Dala jemu paczku machorki w tряпаczkę sól. Letni wieczór w miasto opad, wyfrunęły złote ćmy. No i znowu tamten chłopak na balkonie vis-a-vis. O tej porze staje co dzień, jakby czekał na mój znak. Co to wreszcie mnie obchodzi, więc do siebie śpiewam tak. Zasługą kierownika klubu Anatola Obrosowa, znakomitego ambasadora kultury radzieckiej w Polsce, jest bogaty program i popularność tej placówki wśród warszawiaków. Codzienna, a właściwie conocna praca dziennikarza. Ostatnie poprawki na gotowych już do druku kolumnach gazety. Lesław Tokarski, naczelny redaktor Głosu Wielkopolskiego, popularny w Poznaniu działacz społeczny i publicysta. Kolejny numer Głosu opuszcza drukarnię i już trzeba myśleć o następnym. Narada kolegium redakcyjnego. Jak zmieścić na tych paru kartkach tyle artykułów, z których każdy jest ważny i pilny? Redaktor Tokarski pojedzie na zjazd partii z ładunkiem doświadczeń politycznych swej gazety, jej kontaktów z czytelnikami i z życiem codziennym ziemi wielkopolskiej.
nasi żołnierze powrócili z Czechosłowacji do swych garnizonów i jednostek w kraju. W Zielonej Górze i innych miastach Polski Zachodniej i Południowej czekało ich serdeczne powitanie. Z honorem i godnością wypełnili trudną, internacjonalistyczną misję, broniąc wspólnoty socjalistycznej tam, gdzie powstało zagrożenie. Byliśmy dumni z ich postawy politycznej i wojskowej sprawności. Sercem i kwiatami. Tak wita się zawsze żołnierza wracającego do domu. Piękny ośrodek nadawczy otrzymała telewizja krakowska, gnieżdżąca się dotychczas kątem przy rozgłośni miejscowego radia. Nowe studio na Krzemionkach jest tak obszerne, że podobno można stąd transmitować nawet występ Mazowsza w pełnym składzie. Krakowski ośrodek wybudowany został dzięki inicjatywie społeczeństwa, które w znacznej części pokryło koszty tej inwestycji. Jej protektorem był premier Cyrankiewicz. Krakowska telewizja ma teraz wszelkie środki techniczne, aby zająć w programie ogólnopolskim miejsce należne możliwościom i ambicjom tego miasta. To prawda, że patrzą na nas z góry, ale wątpliwa to satysfakcja. Poza tym wysocy są wszędzie przegrani. Ostrzegamy więc naszych architektów, producentów mebli i krawców, że przeciętna wzrostu Polaków zwiększa się w tempie 2 mm rocznie. Jeśli nic się nie zmieni, to za 100 lat wszyscy będziemy mieć takie kłopoty. Już dziś na osobę wzrostu słusznego spodzień bywa za krótki. A spódnica za bardzo mini-mini. W obronie praw wysokich wystąpiło wrocławskie Słowo Polskie, otwierając klub dostępny dla pań nie niżej 175 cm i panów powyżej 185 cm. Oczywiście podczas zebrań mówi się nie tylko o przyziemnych kłopotach, ale także o De Gaulle'u i koszykówce. A potem tańce. Nareszcie można sobie znaleźć odpowiednich partnerów. Zespół The Kinks, podkreślamy Kinks, przez K, a nie przez G, a więc nie królowie, tylko po prostu loczki albo baczki. Chłopcy z loczkami śpiewają cudownego chłopca.